Okej, Eli w ogóle się nie zmieniła przez ten czas, kiedy czekaliście na następny materiał. Zmieniłem się za to ja. Na pewno mój stan samopoczucia. Wątroba ledwo wytrzymuje już takie dwudniowe akcje. No ale dobra, lecimy dalej. Ja jestem Piechol, The Last of Us Part 2. Idziemy za Diną. O, ej, Eli już też może skakać nagle? Czy ja to zauważyłem wcześniej? Dobra, uniki. Uniki w dalszym ciągu niedostępne. Mam pytanie. Masz na sobie te same ciuchy co wczoraj? Są jeszcze czyste. Nie oceniam. Wiesz, to ma być patrol. Mamy ich zabijać, a nie ładnie wyglądać. To jest patrol, a nie randka. I tak ładnie wyglądasz. Dziękuję. A może jednak okazać się randką. No dobra. Podejrzewam, że za ten moment pojawią się zombiaki. Sieranka nie może trwać zbyt długo. Dobra, czy na kucaka wystarczy? Dina sobie poradzi? Aha, to ja tylko to przylamiłem i skorzystałem z liny, tak? No ale w sumie wysokość całkiem spora. Byś sobie skręciła kostkę, ta podróż mogła być zdecydowanie trudniejsza. Ale okej, Eli idzie pierwsza, podejrzewam, że... Oj, nie. Serio, spodziewałem się, że coś złego się wydarzy. No to widzę koniki w porządku, wszystko okej. Nasłuchiwanie, gdzie to... Nie strzelajmy do koni. Oj, tym bardziej, nie? Aha, to tylko Dina, dobra. Przestraszyłem się. Japonia. Okej, ciekawe imię dla konia. No dalej, no poluzuj. Cugi, no. Come on. Ale bardzo majestatyczne zwierzęta. No nie ma. No chyba bardziej majestatyczne zwierząt niż konie. Czy ona wyskoczyła? A jak nie dam rady? Konik się zahaczy. Zero rozpędu, Eli. No ale widać, konikowi nie potrzeba. Dobra. Ale galop jest? Jest. No to. Potafaj przed ciebie. Chciałbym umrzeć jak Eugene. Od udaru? Nie. Ze starości. Mieć długie życie. Ty? Nie ma opcji. Żyjesz na krawędzi. Kto to mówi? Ty pewnie zamarzniesz na śmierć, bo ciągle chodzisz w trampkach po śniegu. Dziś mam trapery. Wiesz, jak ty zginiesz? Nie zgadzam. Zabijesz mnie? Nie. Może. Spierdal. A ja może żartować z własnej potencjalnej śmierci. Ja rozumiem, że apokalipsa, ale... zajrzeć do tych domów? No. Jest spokojnie, ale możemy. Pewnie są tu jeszcze zapasy. Dobra, to już widzę pierwsze miejsce, które możemy odwiedzić. I zsiadłem kółkiem, nie trójkątem. Dobra. Czy Eli się nie zmieści? Z jakichś powodów. To kolejne... Nie, serio. No ja to w takim wypadku... prawie nigdy tu nie docierają. Po co uchylać te drzwi, jak nie mogę się dostać do środka? Nie, serio, po co uchylać drzwi, jak nie mogę się dostać do środka? No po jaką cholerę, no dobra. Wygląda na wysprzątane wręcz. Pewnie coś tam jest. No kurde. Niewidzialne ściany. Co dziś robisz? Uła, takie pytania już? Chciałam, żeby zaprosić Joela na film. O! Między wami w porządku? Tak. A jaki film chcecie obejrzeć? Co lubi Joel? Curtis i Żmija 2. Od dawna miałam na niego ochotę. O, może tutaj coś? A, nie, raczej nie. Zwykle oglądamy filmy akcji z lat 80. On je uwielbia. Ja w sumie też je lubię. A ty? A co robisz później? Rozmawiałam z ludźmi, żeby się wymknąć. Na sanki. Brzmi fajnie. I niebezpiecznie. Chcesz bo się można połamać, przecież nie o zombie chodzi, nie? Okej. Okay. Może zagram ci na gitarze? No dobra. Ej, ale autentycznie znalazłem jeszcze miejsca, gdzie można pozbierać zapasy. No więc... Co jest grane? ...komandosów na własną rękę walczy ze złem. Nie. Tym razem chodzi chyba o rosyjskich szpiegów czy coś. Gdzie my jesteśmy? To ciekawsze niż się spodziewało. Jackson Street. No i ten młodszy Żmija. Tego Wister Street? Northwest Street? Strasznie z niego twardziel.
A ile ma lat w pierwszym filmie? 10. Czekaj, a ile ich w ogóle nakręcili? Ej, a może da się jedna na górę wejść jakoś? 4? Czy tędy? Joel widział ostatni w kinie. Niezła jazda, co? Tak. Cholera, no mam wrażenie, że tak... Powinienem być w stanie się dostać na górę. Tu? Aha. Czyli coś jednak było. Tylko ja przeoczyłem. No pod warunkiem, że coś jest. Dobra, ale skoro można otworzyć szufladę, to coś pewnie się tam znajdzie. No, ja piszę nową muzykę, więc jeśli ktoś list do Mikołaja, kurde. Okej, przeczytajmy. Kochany święty Mikołaju, w tym roku byłem bardzo grzeczny. Chciałbym dostać dużego psa. Chcę, żeby bronił taty, kiedy będzie szukał jedzenia. Pomoże mi też chronić dom przed potworami, no i mógłby siedzieć ze mną, kiedy tata zamyka się w swoim pokoju. Jest ciąg dalszy. Znaczy... No podejrzewam, że... Czekaj. Ciągiem dalszym był... piosenki autorstwa Eli? Dlaczego mi żadnego zgon. Nie zagrałaś? No, nie wiem. No weź. Zagrasz mi jedną? Dziś? Przemyślę to. No, pigułki niewiadomego pochodzenia. I to one właśnie pozwalają odblokować nowe umiejętności, czyli jak w jedynce. Tylko tam było więcej niż pojedyncze sztuki. Znaczy z dwóch tabletek jak coś będę w stanie sobie ulepszyć. Tabletki. Szybkość tobie nasłuchiwania. Okej. Okay. 30, 30, 60, 40, 60. Dobra, czyli dwie to zdecydowanie za mało, ale co jeszcze mamy? Szybsze leczenie, zwiększone zdrowie, szybkość tobie nasłuchiwania 2. I wytrzymałość. Okej. Okay. To brzmi naprawdę przydatnie. Obrażenia, które powinny być śmiertelne, poważnie cię ranią. Ej, dobra, zapomniałem, że jeszcze zazwyczaj są dwie szafki noce. Ta niestety pusta. Okej, okay, dobra. Za drzwiami nie powinno być nic. No właśnie. Więc dobra, te dwie tableteczki to było wszystko, plus nabój jeden do pistoletu i list. Dobra, no ale warto przetestować okolice. No, myślałem, że Eli złamie sobie nogę. Już pokazaliśmy w poprzednim materiałach, że zgon jest tutaj możliwy jak najbardziej. Z powodu upadku z wysokości, ale widać, ta wysokość musi być naprawdę spora. Nie, ale dobra, skoro można było wejść tam, skacząc, to może tutaj też się jakoś dostanę jednak. No dobra, no kurde, uchylone drzwi. Rozumiem, jest warstewka śniegu, który pewnikiem zapobiega przed pełnym otwarciem, no ale... Troszeczkę odsypać to raczej nie byłby problem. Tak nawet butem odgarnąć z tego, co widzę, no... Nie, no nie przeżyję tego, autentycznie nie przeżyję tego, że tam nie można wejść. Chyba, że ja ułomnie... Czegoś tutaj nie wciskam, ale no moment, upewnijmy się. Dobra, pocięcie chaty no, nie powoduje wejścia. Może tutaj delikatnie, trójkątem. O, przyżej. Cholera, dobra. Moja wina, mea culpa, sorry. Myślisz, że ludzie naprawdę gdzieś podróżowali? Nie, naprawdę, ale bym się zniesmaczył autentycznie, gdybym nie można było tutaj wejść jednak. Pewnie, zwiedziłabym cały kraj. Mogłabyś też wyjechać za granicę. O, już 7 tabletek. O, marzenia. Co, wyjeździe za granicę? Jesse często opowiadał o Kanadzie. No właśnie, raczej Kanada tu wchodzi w grę. Wielkie wodospady. Bardzo chciał je zobaczyć. Serio? Przecież on uwielbia Jackson. Każdy ma jakieś marzenie. Dobra, nic tu więcej nie ma, z tego co widzę. No muszę pamiętać o tym krzyżyku, że teraz... No ale no, krzyżyk to też jest skok, ja będę skakał w takie szpary. Przypadkiem pewnie, ale tak to pewnie pewnikiem będzie wyglądało właśnie w przyszłości, w następnych materiałach. W dalszej partii gry. Dobra, tutaj chyba do tej zawalonej chaty się nie dostanę, ale sprawdźmy. Każdy zapas na wagę złota. Jeden nabój może zrobić różnicę. O, tu na górę może? Nie. Tam, gdzie nie mogę wskoczyć autentycznie, ale nawet nie próbuję unieść się na ziemię. Ale może tu? Haha, dobra. Póki co żadnych żywych trupów. Co też cieszy. Ale tabletki? Kurczę, wszyscy jedli te same suplementy? Dobra, to jest taki, powiedzmy, no, skrót myślowy gry. O, a tutaj coś nowego. O, takiego nie mam. Nie zbierasz takich kart? Nie wiedziałem, że masz jakichkolwiek bohaterów na kartach.
A dobra, co, jak on się zwie w ogóle, to się da przeczytać? Tesserakter? Dobrze przeczytałem? Naprawdę nazywa się Brak Danych. Ciekawe imię, nazwisko. Bystość 80, Krzepa 60, grupa Society of Champions. Nikt nie wie skąd ani kiedy przybyła ta tajemnicza istota spoza naszego wymiaru. Zjawiła się zupełnie niespodziewanie, a jej zdolność do wychodzenia poza czterowymiarową przestrzeń przechyliła szale zwycięstwa w wielu bitwach. Choć raczej korzystając ze swojej mocy, jest ona bezbronna jak noworodek. Przybysz twierdzi, że nie ma imienia, więc Society of Champions nada mu przydomek Tesseracter. Niektórzy uważają jednak, że istota utrzymuje swoją prawdziwą tożsamość w tajemnicy. Postać neutralna. Ale stop, jak pomogła w wielu bitwach. No, nie, niekoniecznie w tych dobrych. Okej, okay, dobra. Niech będzie. Ale Brains Brawn. Okej, okay, takie są podzielone statystyki. I typowo postać neutralna, jak widzicie, po lewej zły charakter, po prawej bohater. No tak, typowo na środku. Dobra, czy teraz rozumiem, takie coś będziemy zbierać. To są znajdźki z The Last of Us Part 2. Dobra, okej. Okay. Mi to pasuje. Gorzej, ja faktycznie te, coś, ale ten. No to poleci w, taką ilość bohaterów w uniwersum Marvela i kolejną częścią nie będzie The Last of Us Part 3 albo Uncharted 5, tylko nie wiem, coś, nie wiem, Super Hero Squadron czy coś, ten deseń. Ale dobra, to już chyba wszystko w tym pomieszczeniu. I wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te wszystkie okoliczne domostwa, to już też będzie to. Już można skorzystać z konika. Ale ten nie jest mój. Dobra, kawałeczek dalej, może tam coś? Nie, tutaj raczej nie. Tam ewentualnie ten stół, okno, wszedł na grzbiet wierzchowca i spróbował wejść do środka, ale nie, tak się pewnie nie da zrobić. Więc lecimy dalej. Trochę zapasów pozbieranych. Księga patrolowa wypisana, wszystko udało się zrobić, obydwie postacie przeżyły. Póki co, więc jest nieźle. Okej, dobra, tutaj coś dookoła, nie, czyli... Oj, ale ślady, dobrze, dobrze widziałem? Nie, dobra, mój błąd. Ale czy tam da się wejść? Może przypadkiem? I znowu strzelałem kółkiem, żeby nie było. Nie, chodzi mi o tutaj, o... Nie, te zarośla. Nie, wydawało mi się, że widziałem jakąś wolną przestrzeń, ale chyba nie. Oko mnie zmyliło. Patatajamy dalej. Oj, to ta krew wygląda na świeżą, ale nie ludzką. Takie szczęście, ale... Co rozszarpuje łosia na strzępy w czasach zombie? To chyba sprawka zarażonych. Zombie polują na zwierzęta? Ilu potrzeba, żeby zabić łosia? Co najmniej jednego. No, w sumie rację. Znajdźmy ich. A, to teraz już polujemy na zarażonych. No, w sumie dla dobra społeczeństwa warto zmniejszać populację zarażonych, w sensie już tych zarażonych totalnie, czyli zombiaków potocznie zwanych przeze mnie. No nie, tylko przeze mnie oczywiście. O! Słyszę ich w środku. Ale okej, nie ma tam do chuja wleźni. Racjonalnych krzyków, tylko krzyki agonii. Ale po co wy chcecie tam w ogóle wchodzić? Vista Vio dalej. Jesse mówił, nie zgincie. Jak ale faktycznie, sporo. Dużo śladów. Jednego po drugim. W ten sposób. Ale właśnie, zapomniałem o naszej najbardziej przydatnej umiejętności, czyli nasłuchiwaniu. Jak to wygląda? To trzeba bardziej, jak to słychać? Zobaczcie, się wiedziałem, że tym oknem będziemy wchodzić, ale... Liczyłem na inne wejście. Dobra. To może tak, zacznijmy od mniejszego kalibru. Z bardziej pojemnym magazynkiem. Ale okej, mam nadzieję, że uda mi się tutaj po cichu chociaż paru wyeliminować. Dobra, pytanie ze 100 punktów. Czy ona tu patrzy w tą... Nie. Dobra. Może uda mi się go capnąć. I zabić po cichu. Eli na szczęście ma nóż. Nie musi dusić. Jest to nożyk wielokrotnego użytku. Już po nim. Nie tak, w części pierwszej. Zresztą to było moje największe marzenie, żeby mieć ten nóż i spełniło się. Mieli rząd, tak? Ale to już nawet w pierwszej części. Zobaczmy, przez jakiś czas. Się przejść na tyły marketu. Dobry pomysł. Ale zombiak sam sobie nic nie miał. Dobra. Chodźmy dalej. W nieznane. O, kolejne okno, gdzie mogę wyskoczyć. Czyli jak mogę wyskoczyć, to tędy pewnikiem też mogłem.
skoczyć. Nie, niekoniecznie się okazuje, ale tu będzie wejście do środka. Co, czy ktoś tam jest? Na ucho oceniając, nie. Ale spodziewam się jakichś zapasów. O, proszę bardzo. 6, 7 tabletek już. Przezbliżamy się do pożądanej liczby. 18. Jeszcze nie, jeszcze trochę. Ale stop. Tam jeszcze jest jakiś segment po prawej stronie. To rzekomo jest przetrwanie, ale jeszcze mamy... Aha, dobra, czyli pewnie każdą z tych umiejętności będzie można rozwinąć jeszcze w dodatkowy sposób. No i aha, i list został umieszczony w dzienniku, jak gdyby. Choć nie, dziennik to oddzielna rzecz. Okej. Okay. Tonight was crazy, I feel scared. Jak? Jak? Elated? Muszę to odespać, no. O, co tam było? Aha, no dobra, oczywiście. Jak Eli, jak to Eli. Wulgarna. No ale to jest część jej, element jej uroku, powiedzmy. Zobacz teraz, czy tędy wyjdę. Aha, zamek z tej strony po prostu. Edina, myślałem, że wskoczysz za mną, ale by tutaj był zombie, trzeba byłoby mi pomóc. No dobra, Eli sobie daje radę, nie ma co. Dobra, pytam tylko, czy Dina wejdzie sama? Czy jest na to mała szansa? Raczej mała szansa. No, delikatne skrypty są wszędzie. Ale na szczęście wyeliminowaliśmy dzisiaj prawdopodobieństwo licznych niewidzialnych ścian. Jednak tam, gdzie otwarcie da się wejść, tam da się wejść. O, dupa! Czemu tak? Ej, właśnie, ej. Eli, może wykańczasz teraz jednym ciosem? Fajnie? To wystarczy ogłuszyć w jakiś sposób przeciwnika i bam, nożem prosto w czerep. Ale dobra, to nie znaczy, że teraz na szałaputa mogę sobie chodzić, mając butelkę w rękach. To musiało być na patrolu, na którym byłam z Joelem z rok temu. Było ich chyba kilkunastu. Tutaj pusto. A twój? Kiedyś skosiłem chyba 20. Ulala. Kurwa. Może dziś ustanowisz swój nowy rekord. No póki co to elity prowadzisz, 2-0. Dobra, trzymaj, czy te worki to jest coś przydatnego? Nie. Dobra, no słuchajmy. No krzyków z zewnątrz było słychać sporo. Tutaj póki co dwóch zarażonych, no nie wydaje mi się, żeby to było wszystko. Ej, tam widzę długopisy, no to na pewno by się przydało komuś. Dobra, kopiowanie zdjęć, ale to nie o to chodzi. Ej, dobra, ale chyba... Czy nie ma wyjścia stąd? Czy tędy? Nie no. Ej, ale w sumie w skrzynkach na listy mogłoby być coś przydatnego. Oczywiście żadna nie postanowiła niczego sprawdzić. Ej, dobra, to czy jeżeli to było faktycznie wszystko, no to... Kiepsko. Dobra, i jedna śrubka więcej. Nie, ale zupełnie serio. Spodziewałem się... No, właśnie. Gdzie? Czy tam jest exit? To może tam faktycznie? Aha, dobra, mamy to. Dina, tędy. Dobra, widzę. Jednego. Nie, dwóch. Znaczy, słyszę, dwóch widzę jednego. No zaraz może mi się uda też tamtego. Okej, okay, fajnie by było, by Dina te pomogła. Oj, i to... Na moje było troszeczkę ciut zbyt głośne. No, to na lewo, to ja tutaj. I po cichu, Eli, po cichutku, po cichutku. O, Dina, dasz sobie radę? Czy jeden? Dobra, brawo. Chyba się udało. Coś, kurde, długo jej to zajęło. Dobra, ale chyba z tego budynku na wprost słyszałem jeszcze następnych. Ale najpierw przetrzeszmy tą okolicę, żeby nas tutaj z tyłu nie zaatakował. O, tutaj w środku ktoś może być. Podejrzewam, że da się to otworzyć. A jednak niestety nie. Cholera jasna. Da się przytulić. Aha, wyraźnie słychać kogoś z środka. Może lepiej w ten sposób, dla bezpieczeństwa. Ej, moment, czy mi się wydawało, czy Eli zaciągnęła cyngiel? Dobra, jest tam jeden faktycznie. Oj, oj, oj. I do tego jeszcze mnie słyszał. Cholera. Aaa, zapomniałem. Oj, czemu zacząłeś strzelać? Cholera.
Eli ma nóż, damy sobie radę. Dobra, ale egzekucja wykonywana na jednym chroni przed drugim. Dobra. Ej, dobra, ale zdajcie sobie sprawę, że jako weteran Soulsów, czyli po prostu master uników w teorii. To wszyscy? No powiedzmy, dobra, bardziej Bloodborne, tutaj same uniki, nie tarcza. Chyba tak. Ale no wiecie, że ja będę się starał maksymalnie oszczędzać naboje. Czyli będziemy z tym nożykiem machać jak szaleni. Musi być tu jakieś wejście. I zaraz będę ją max naboi znowu. Safe. Niestety to nie te czasy, gdzie w safe'ach można lepsze i największe kosztowności znaleźć. W sumie rzeczy niegdyś najważniejsze, a teraz pewnie bezwartościowe, no bo raczej ludzkość tutaj zeszła do barteru znowu, czyli towar za towar, a nie towar za pieniądze. Choć bankowo też znalazł jakiś psychol niby Sknerus McQuatch, który ma skarbiec wypełniony monetami, banknotami, złotem. No ale co, no bez jedzenia to sorry, po co? Autentycznie po co? No chyba, że banknoty zjesz. Okej, ta butelka byłaby bardzo przydatna, tym, no nie spowodowała, że wszyscy tutaj przybiegną. Dobra, cegła, butelka, chyba lepsza byłaby cegła w tym wypadku. Ale mam maksimum cegieł, rzekomo. Choć to jest pierwsza, którą widzę. No ale oczywiście tutaj w jedynce chodzi po prostu o rzecz, którą można cisnąć przeciwnika. Coś do rzucenia. Właśnie, albo można odwrócić uwagę? Można. Albo po prostu szybkim rzutem w pysk. Zdezorientować, dobić nożem. I jeden kill do przodu. Okej, dobra, ale chyba nic więcej. No kurde, to były trzy rzeczy do rzucania. No dobra, póki co Eli... Cztery rzeczy do rzucania. Póki co Eli zgarnęła tylko jeden cios. Więc nawet... Choć w sumie Dinna mogłaby podejrzewać, że potencjalnie jest zarażona, bo jak zadrapanie paznokciami, no to chyba po ptokach, nie? A dobra, no tutaj pewnikiem. O, wcale nie. Ale jak będę chciał wejdziesz, wejdziesz. Tylko po co? Bo tak sobie życzyłem. Ale dobra, fajnie. Dobrze wiedzieć, że jest naprawdę jakaś tam swoboda poruszania się. No dobra, to czyli rozumiem, że co? Jednak tutaj? A, dobra, podsadzi mnie, ładnie. Mam nadzieję, że ładnie i skutecznie przede wszystkim. Dobra, dawaj. No, taka scena w jedynce rozdzieliła grupy bohaterów. Tam w dachu jest wielka dziura. I jednocześnie ukonstytuowała lojalność Eli wobec Joela. Dobra, trójkątem, X-em. Nic nie było napisane, ale im się udało. Dzięki. Wielka dziura, tam. Powiadasz. Widzisz? W ścianie. No dobra, spróbujmy się tam dostać. Cześć, ja nie widzę dziury, widzę wejście. Czy tu? Aha. Dobra, niczego nie pominąłem, przypadkiem, nic nie leży, tak po prostu. Ej, a ty gdzie? A ty gdzie? No teraz się będziesz rozdzielać? Serio? No tak podejrzewałem, że raczej jesteś za słaba, ale... No w dwie może dałyby radę, ale już widzę tutaj drogę dalej. Pytanie, jak daleko za mną jest Dina! Cholera jasna. O, się przestraszył. A, Eli nie wyciągnęła klamki. Nie ugryzł cię? Nie. Tylko poobijał. Proszę, umrzyj ze starości, a nie przez zarażenie. Naprawdę nie mam ochoty strzelać ci w twarz. No dobra. Dobra, w kwestii zarażenia tutaj, uwierz mi, nie ma ryzyka. Ale śmierć z rąk zarażonych to jak najbardziej jest możliwe. A dobra, może gdyby tak na górę tutaj spróbować, też nie przeskoczyć, tylko wspiąć się, Eli, wspiąć się. Dobra, tutaj delikatny skok. Dobra, pięknie. A o tej dziurze mówiłaś. No, zwracam honor, przepraszam bardzo. Nie wykazałem się spostrzegawczością ani trochę. Ale właśnie, stąd ten koleś mógł coś mieć. Kurde, dobra. Możliwe, że później tutaj jak się cofniemy. Ale właśnie, czy mamy jakąś apteczkę, którą Eli by mogła się... Aha, nie mamy. Totalnie nic. Czyli Eli jest na wyczerpaniu. Czyli potencjalnie bym tutaj zaskoczył. To Eli zrobi sobie kuku, śmiertelne kuku. Ej, dobra, sprawdźmy. Nie, nic ze zrobienia nie zeszło. A przy okazji mamy kolejne wejście. Albo zróbmy to, co nie zrobiliśmy chwilę temu. Masz coś? Nic.
Tam śniegiem przysypane. Nie, okej. Okay. Ej, stop. Tu jeszcze jest wnętrze przecież. On stąd właśnie wyskoczył, prawda? Coś miał, parę śrubek. W sumie maksimum butelek już mam. Ej, właśnie, to można sobie śmiało przygotować do rzucenia komuś w mordę. Bo taki delikwent może być tutaj. Ktoś, kto będzie chciał zostać poczęstowany szkłem. Przypominam, Ellie nie jest w pełni zdrowia. Ale w pełni zdrowa chyba tak. Żadne przeziębienia, koronawirus ich nie sięgnął. A, dobra. No jak tutaj znowu będzie... Zombiak, słyszałem kogoś? Czy się przesłyszałem? Kolejna datka. Co tym razem? Znowu Święty Mikołaj? Chyba nie. Proszę Panie, jest mi nadzwyczaj przykre za to, co zrobiłem. Nie potrzebowałem niczego z Państwa sklepu poza lekarstwami. Panie mąż się na mnie rzucił. Jaki miałem wybór? Moja siostrzyczka przestała czuć swoje stopy. Potrzebowałem insuliny. Wszyscy ją gromadzą. Jaki miałem wybór? Mam nadzieję, że przeżyję. Przepraszam. Czyli co, wytłumaczył swoją grabież tylko, czy jeszcze morderstwo? Mąż się rzucił. Pytanie, czy dostał tylko bułę, duszonko, balachę, czy może nóż w bebechy, kulkę w łeb, czy coś innego. No, można domniemać. Ale chyba tabletkami zbliżamy się do pożądanej ilości. Co to było? Chyba jeszcze 4 i pierwsze ulepszenie, choć tamte kolejne wydawały mi się bardziej pożądane dla Ellie w tym stanie. No okej, okay, dobra, no to chyba wracamy na jedyną właściwą ścieżkę do wielkiej dziury w ścianie. Ale póki co podejrzewam, że stopień przeczesywania piechola bliski 100%. Choć nie pominął tamtą oczywistą przyczepę na początku, no to byłoby słabo. Takiego blamarzu już bym nie odrobił po prostu. Ups, trochę szybko. No nie, czy papy, Ellie, no kurde, to mogą być zarażeni, no proszę cię. To ja besztam sam siebie za poprzednią akcję, że dałem się zauważyć, ale no nie sądziłem, że zauważą mnie od razu trzej. No, ale kurde, no nie ma co drzeć papy w każdym razie, pamiętaj. Ja, niczym Solid Snake. Albo w sumie Big Boss. Bo ta postać może być wam bliższa. Po najnowszym Metal Gear Solid 5. Okej, dobra, czyli Ellie może więcej chyba niż Abby wcześniej. Nosić pocisków do broni krótkiej. Nie, serio? Demografia? Ale właśnie, demografia tej konkretnej grupy, to chciałbym to... Aha... Dobra, aha, cele sobie nawet ustalili. I tu mamy, nie wiemy, aha... Czyli najwięcej osób w wieku... Już dojrzałem, 25-38, czy z mojego przedziału? Właśnie pytanie, czy... Też trzeba będzie potrząsać latarką, jak w trójce? Bo widziałem, przygasała już delikatnie. A, to jest rzut, nie? Myślałem, że to za dziwny refleks świetlny. No okej, okay, tu już nic więcej nie otworzy, prawda? Okej, okay, wymacajmy jeszcze z trójkątem wszystko. Jeszcze szuflada może? Coś? Leżąca luzem tabletka? O, szafeczka. I całkiem spory telewizor. No 55 cali jak nic. Okej, okay, pierwsza rzecz do... alkohol. Apteczki. I kilka szmat. No i proszę bardzo. Proszę. Mołotow. Baw się dobrze. Albo bardziej apteczka? Aha, odblokowano schemat, czyli Ellie zapomniała to, czego się nauczyła wcześniej. Dobra, ale jedną machniemy od razu z pełnym leczeniem. Jeśli można oczywiście prosić, Ellie. Ale szczerze, nie wiem, czy obwinięcie rękawa tutaj dużo pomaga. Tam są zarodniki. Ale, jeśli dobrze załóż widzę, maskę. Jasne. Bandaż zostaje na ciuchach. Pytanie, czy przy trzech próbach uleczenia się jednocześnie ten bandaż będzie grubszy, czy będzie w trzech różnych miejscach? Ale to przekonamy się z czasem, choć mam nadzieję, że nie. Dobra, ale wiecie co? Chyba... Nie mam ochoty strzelać ci w twarz. Kochana jesteś. Ani ja tobie. Ale wiecie co? Tą część... Pewnie makabryczną. Tak, strzelam. Bo Ellie samoczynnie wyciągnęła klamkę. Sprawdzimy sobie następnym razem w kolejnym materiale. Ten w tym momencie kończyć. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdro. Cześć. Hej.